Włączanie i sprawdzanie świateł Toyota Yaris. Żeby sprawdzić światło na egzaminie, najlepiej przekręcić kluczyk na zapłon. Zapłon mamy wtedy, kiedy nam się zapalą wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej. I po kolei. Żeby włączyć światła pozycyjne, przekręcamy dźwignię z lewej strony kierownicy o 1 na ten znaczek. Zapaliła nam się zielona kontrolka. Sprawdzamy dwa białe światła z przodu, dwa czerwone z tyłu. Żeby włączyć światła mijania, przekręcamy drugi raz. Sprawdzamy dwa białe, mocne światła z przodu. Żeby włączyć światła drogowe, muszą być włączone światła mijania. Odpychamy dźwignię od siebie. Na desce rozdzielczej zapaliła nam się niebieska kontrolka. Żeby wyłączyć do siebie. Żeby włączyć je na chwilę, możemy na chwilę do siebie, też się włączą. Ważna rzecz, będziemy teraz sprawdzać światła przeciwmgłowe tylne. Żeby włączyć światła przeciwmgłowe tylne, musimy mieć włączone światła mijania, czyli dźwignia dwa razy. I na środku tej dźwigni świateł mamy taki pierścień, przekręcamy go o jeden i on wróci, ale nam się zapali taka pomarańczowa kontrolka. Sprawdzamy jedno czerwone światło po lewej stronie z tyłu. I żeby wyłączyć, można wyłączyć wszystko lub samym pierścieniem stryknąć oraz. Teraz, żeby włączyć światła przeciwmgłowe przednie, również mijania, czyli tutaj dwa razy. I tutaj z lewej strony na dole kierownicy, pod kierownicą, środkowy przycisk z tym znaczkiem. Ten środkowy przycisk włączy nam światła przeciwmgłowe przednie. Wyłączamy. Żeby włączyć światła awaryjne, szukamy przycisku ze znakiem trójkąta. Sprawdzamy dwa mrugające światła z przodu, dwa mrugające światła z boku lub w usterkach i dwa mrugające światła z tyłu. Żeby sprawdzić światło cofania, musimy włączyć bieg wsteczny. Czyli włączamy bieg wsteczny, silnik nie pracuje, możemy wysiąść, dwa białe światła z tyłu. Żeby sprawdzić światła stopu, czyli hamowania. Na egzaminie odbywa się to tak, że to my siedzimy w samochodzie, oczywiście wciskamy hamulec i prosimy egzaminatora, żeby nam sprawdził światła stopu. Egzaminator może spytać, co ma sprawdzić, odpowiadamy, że trzy czerwone światła z tyłu, dwa po bokach, jedno w szybie, światło stopu.